Alicja gra w grę wideo, jest dobrą wróżką i wyruszyła na poszukiwanie nikczemnego czarnoksiężnika i jego trzech sługusów. Chce ich rozgromić przy pomocy zaklęć, których zasięg wynosi 6 metrów. Położenie wszystkich obiektów na mapie gry jest zapisywane za pomocą współrzędnych x i y. 5 i 4 to położenie wróżki Alicji, 8, 7 to położenie sługi A, 2, minus 1 to położenie sługi B. 9,0 to położenie sługi C. Chciałbym, żebyście teraz zatrzymali ten film i zastanowili się, czy mając dane z treści zadania, możemy ocenić, którego ze sług wróżka Alicja jest w stanie dosięgnąć swoim zaklęciem. OK, zróbmy to teraz wspólnie. Przypomnijmy sobie tylko, że żeby określić, który sługa znajduje się w zasięgu zaklęcia Alicji, wystarczy określić, który z tych trzech punktów leży w zasięgu sześciu jednostek, mierząc od punktu o współrzędnych 5-4, czyli od położenia wróżki Alicji. W tym celu wystarczy obliczyć odległość tych dwóch punktów, potem odległość tych dwóch punktów, i na koniec odległość tych dwóch punktów i sprawdzić, czy są to odległości większe niż 6. Mniejsze niż 6, ewentualnie równe 6 jednostek, na przykład metrów. W jaki sposób oblicza się odległość dwóch punktów, jeżeli znamy współrzędne tych punktów? Jeżeli tutaj leży jakiś punkt o współrzędnych, na przykład x1 i y1, tutaj leży inny punkt o współrzędnych, na przykład x2, y2. I chcemy obliczyć odległość pomiędzy nimi, to wzór na tę odległość wynika bezpośrednio z twierdzenia Pitagorasa. Jeżeli to jest nasz układ odniesienia, prostokątny układ współrzędnych x, y, i narysujemy trójkąt prostokątny tak, żeby jego przyprostokątne leżały wzdłuż osi x i y, to długość tej przyprostokątnej to różnica współrzędnych x tych dwóch punktów. Możemy zaznaczyć długość tego odcinka jako wartość bezwzględną z różnicy współrzędnych x. Będzie trochę poprawniej. A długość tej przyprostokątnej to wartość bezwzględna z różnicy współrzędnych y tych dwóch punktów. Delta x i delta y. I twierdzenie Pitagorasa mówi, że długość przeciwprostokątnej to dodatni pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów długości przyprostokątnych. Czyli delta x kwadrat Plus delta y do kwadratu. Możecie zapytać, co się stało z wartością bezwzględną, ale jeżeli podnoszę liczbę do kwadratu, to wynik zawsze jest dodatni, więc tutaj możemy wartość bezwzględną pominąć. No to obliczmy różnicę współrzędnych x i y dla każdej pary tych punktów. Podnieśmy je potem do kwadratu, dodajmy i obliczmy pierwiastek kwadratowy. I wszystko będzie jasne. Dla ułatwienia oznaczmy te punkty p1, p2. P3 i P4, najpierw odległość pomiędzy punktami P1 i P2. Będzie to pierwiastek kwadratowy z różnicy współrzędnych x do kwadratu, czyli 3 do kwadratu, czyli 9, plus różnica współrzędnych y do kwadratu. Różnica y to również 3, czyli plus 9. To się równa pierwiastek kwadratowy z 18, czyli 3 pierwiastki kwadratowe z 2. Czy to jest więcej czy mniej niż 6? 3 razy 2 to 6, a pierwiastek z 2 to na pewno mniej niż 2. Pierwiastek z 2 to 1, coś tam, 1,4 i tak dalej. Czyli na pewno 3 razy pierwiastek z 2 to mniej niż 6. Punkt 2 znajduje się w zasięgu Alicji. Sługa A może zostać porażony zaklęciem. Teraz sługa B. Odległość pomiędzy punktem P1 i punktem P3. Równa jest pierwiastek kwadratowy z różnicy współrzędnych x, czyli minus 3 do kwadratu, czyli plus 9. Różnica współrzędnych y to minus 5 do kwadratu to plus 25. To się równa pierwiastek kwadratowy z 34. Czy ta liczba jest mniejsza czy większa niż 6? Pierwiastek kwadratowy z 36 to 6. A to jest pierwiastek kwadratowy z liczby mniejszej niż 36, czyli jest on mniejszy niż 6, tak jak poprzednio. Sługa B również znajduje się w zasięgu zaklęć wróżki Alicji. I ostatni, odległość pomiędzy punktem P1 i punktem P4. Równa jest pierwiastkowi kwadratowemu, różnica współrzędnych x to 4, jej kwadrat to 16, plus różnica współrzędnych y to minus 4 i jej kwadrat to również 16. To się równa pierwiastek kwadratowy z 32. Możemy zapisać jako 4 pierwiastki kwadratowe z 2, ale zostawmy pierwiastek z 32. Łatwiej będzie porównać z 6. Pierwiastek z 32 to na pewno mniej niż pierwiastek z 36, czyli mniej niż 6. Alicja może sięgnąć zaklęciem wszystkich trzech niedobrych sługusów złego czarnoksiężnika. Wszyscy oni, albo one, znajdują się od Alicji w odległości mniejszej niż 6. Który z nich, albo która z nich ma największe szanse na przeżycie? W sumie, niepotrzebnie pierwszy wynik uprościliśmy. Jeżeli zapiszemy, że to jest pierwiastek kwadratowy z 18, to z tych trzech liczb pierwiastek z 18, pierwiastek z 34 i pierwiastek z 32 pierwiastek z 18 na pewno jest najmniejszy. Sługa pierwszy padnie pierwszy. Bo znajduje się najbliżej dobrej wróżki, a sługa B ma największe szanse, żeby ujść z życiem, bo znajduje się najdalej.